Gdy składamy komputer do gier czy do pracy, to zwykle najpierw patrzymy na procesor, potem patrzymy na kartę graficzną i dopiero gdzieś tam w trzeciej czy czwartej kolejności patrzymy na pamięć RAM. Ale najczęściej skupiamy się po prostu na pojemności, ewentualnie gdzieś tam łypniemy oczkiem na taktowania. Jeżeli nam się chce bardzo, to sprawdzimy te pierwszorzędne timingi. I co odkryciem Ameryki nie będzie, to pamięci też często mają wpływ na wydajność. Czasami nawet trochę większy niż moglibyśmy początkowo się spodziewać. Więc dlaczego przykładowo ja w swoich filmach za dużo uwagi pamięciom nie poświęcam, czy też wielu innych technologicznych youtuberów? Może powinienem zmienić swoje podejście? Więc tak, oczywiście, pamięć RAM ma wpływ na wydajność, tylko problem polega na tym, że często po prostu ten przyrost wydajności nie jest opłacalny w porównaniu do tego, ile ekstra musimy dopłacić do sporo szybszych pamięci. I ja spędziłem ostatnie kilka dni bawiąc się pamięciami DDR5, próbując je podkręcać i wycisnąć z nich tyle, ile tylko fabryka dała. I w tym filmie dosłownie przetestowałem absolutnie wszystkie pamięci DDR5 i DDR4, jakie mam u siebie, żebyśmy mogli w końcu odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczywiście tak absurdalnie szybki RAM na poziomie 8000 MHz czy więcej, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, albo czy chociaż w ogóle się to skaluje jakkolwiek? I do tego filmu Patriot wysłał mi swój zestaw z profilem XMP, który ma 8000 MHz, pojemności 32 GB. Swoją drogą jestem ciekawy, czy jesteście w stanie dobrze obstawić, ile taki zestaw super, hiper szybkich pamięci DDR5 kosztuje. Jak coś, to link z ceną macie w opisie, ale sprawdzacie na własną odpowiedzialność. Jeżeli faktycznie mówimy o pamięciach na poziomie z taktowaniem 8000 MHz czy więcej, to wcale nie jest to aż tak prosty temat, jak mogłoby się wydawać. To nie jest tak, że jak już wydamy tą kupę kasy na te szybkie pamięci, wrzucamy je po prostu do naszej płyty głównej, ustawiamy XMP i działa. Jest na to może, nie wiem, jakiś 30% szans. Więc tak, zakładając scenariusz, że już mamy takie super szybkie kości, to musimy mieć jeszcze bardzo dobrą płytę główną. I mam tutaj na myśli naprawdę bardzo dobrą płytę główną z super wysokiej półki. Jeżeli macie na przykład płytę z chipsetem Z690 i na przykład 4 slotami na pamięci, no to maks, na co możecie liczyć przy dobrych wiatrach, to 6800 MHz i koniec. Przynajmniej tak było na mojej płycie od MSI. Jeżeli chcecie osiągnąć 8000 MHz czy więcej, to potrzebujecie już, no powiedziałbym, pośrednio specjalistycznej płyty głównej, która była faktycznie zaprojektowana z myślą o podkręcaniu. I mam tutaj na myśli płyty takie jak właśnie Z790 Apex, na którym ja dzisiaj testowałem te pamięci, czy na przykład płyta Tachyon od Gigabyte'a, czy może EVGA Dark właśnie od tego producenta. To są takie trzy płyty, które uważa się, że są jedne z najlepszych, jeżeli chodzi o uzyskiwanie jak najwyższych taktowań. Problem polega na tym, że przykładowo taki Z790 Apex potrafi kosztować tyle, co no flagowa i9 13900K, więc jest to naprawdę bardzo droga zabawa. Zakładając, że już mamy te hiperdrogie pamięci, mamy tą hiperdrogą płytę, no to musimy jeszcze mieć całkiem spoko sztukę procesora, która ma faktycznie dobry kontroler pamięci, więc musi nam się jeszcze dodatkowo poszczęścić na loterii krzemowej. I nawet gdy spełniamy te wszystkie trzy warunki, może zdarzyć się, że i tak będziecie musieli coś ręcznie ustawić, żeby takie pamięci ustabilizować. Tak było właśnie w moim przypadku. Jeżeli kupujemy kości DDR5, na ten moment mamy trzy typy faktycznych kości, czyli układów scalonych zamontowanych na PCB. Są to kości A, B i M DAI, przynajmniej na ten moment. Jeżeli chcecie celować faktycznie w najlepsze taktowania i wydajność, powinniście szukać kości ADAI, bo one na ten moment najlepiej się podkręcają. Ale przykładowo kości MDAI często polecano do zestawów AMD, bo tam można było troszeczkę bardziej zaciśnić timingi przy niższych taktowaniach. No i mamy jeszcze kości BDAI, których raczej się no nie poleca, bo one się słabo podkręcają, więc akurat do tego zastosowania nie są najlepsze, ale są tanie. Więc każda z faktycznych kości, które możemy znaleźć na gotowych pamięciach DDR5, no to ma swoją charakterystykę. I tu ktoś z Was słusznie mógłby zapytać, że okej, a jak mamy sprawdzić, jakie faktycznie mamy kości? No, najlepsza metoda, która daje nam 100% pewności, to po prostu zdjąć radiatory z naszego RAMu i zczytać, jakiego faktycznie mamy producenta, czy jak
jaki mamy typ kości. Niektórzy producenci, tacy jak Corsair, dają informację, jak na podstawie numeru seryjnego możemy zdekodować producenta, ale typu kości nie da się w ten sposób sczytać. Z drugiej strony mamy na przykład kości G-Skilla, gdzie to nad kodem kreskowym ostatnia litera mówi nam o typie zastosowanych układów, a numery o producencie. Tylko problem zaczyna się wtedy, gdy faktycznie chcemy kupić jakieś kości, dajmy na to z chipami ADAI i nie mamy ich fizycznie u siebie. No to wtedy musimy po prostu szukać po forach, po Reddicie, czy ktoś kupił takie kości i czy ktoś zdekodował, jakie faktycznie chipy tam pod tymi radiatorami siedzą. I ogólnie na samą wydajność DDR5 wpływa bardzo dużo rzeczy, właśnie od samych typów pamięci czy taktowania, poprzez timingi, to w jakim trybie pracuje kontroler naszego procesora, czy jest to Gear 2 czy Gear 4, a także czy kości są dual czy single rank. Dla samego uproszczenia w temat dual i single rank nie będziemy w tym filmie wchodzić, ale myślę, że warto to podkreślić, że to też może mieć znaczenie. I mogliście wydedukować, że ten film będzie dotyczył głównie platformy Intela, z tego powodu, że stosunkowo niedawno AMD dorzuciło wsparcie po swojej stronie dla wyższych taktowań, a żeby po prostu wszystkiego tego nie mieszać, bo te platformy się mocno od siebie różnią, to dzisiaj skupimy się na Intelu, bo po prostu u nich jest to na ten moment dłużej wspierane, przez to jest więcej informacji. I właśnie w przypadku Intela trzeba pamiętać o wbudowanym kontrolerze pamięci i o jego trybach działania. Potocznie nazywa się te tryby Gear, tak? Mamy na przykład Gear 1 i Gear 2. Jeżeli chcemy uzyskać jak najlepszą wydajność, no to kontroler powinien mieć też jak najwyższe taktowanie. I najwyższe taktowania możemy uzyskać w trybie Gear 1. Przykładowo, jeżeli mamy pamięci taktowane 3200 MHz, no to będziemy mieli kontroler taktowany na poziomie 1600 MHz w trybie Gear 1. Gdy włączymy Gear 2, wtedy kontroler pamięci będzie miał tą wartość taktowania pamięci podzieloną na 4, czyli 800 MHz. Problemem jednak jest to, że 12 czy 13 generacja procesorów Intela no, może pracować w trybie Gear 1 de facto do częstotliwości pamięci, powiedzmy na poziomie 4133 MHz. Powyżej tej wartości jest naprawdę bardzo ciężko ustabilizować, żeby działał to nadal w trybie Gear 1, więc praktycznie wszystkie kości DDR5 działają na 12 i 13 generacji w trybie Gear 2 i nie bardzo da się cokolwiek z tym zrobić. Zerknijcie jeszcze proszę na dokładny spis użytych pamięci i trybów kontrolera, w których one pracowały. Jest to naprawdę istotna rzecz. Jedyny zestaw 16 giga, jaki miałem, to najszybsze DDR4, więc to jest jedyna taka nieścisłość, no bo reszta kości ma łączną pojemność 32 giga. Cała reszta części wyświetla Wam się tutaj i jak zauważycie, użyłem tutaj też dwóch płyt głównych. No jedna oczywiście ma DDR5, druga jest na DDR4. Pierwsze uruchomienie tych kości, powiem Wam, zaczęło się dość entuzjastycznie, bo faktycznie wybrałem profil XMP, ten 8000 MHz i platforma, słuchajcie, zabutowała. Ba, mogłem nawet przeprowadzić kilka testów i wszystko wydawało się na pozór działać. Do momentu, aż odpaliłem X265 Benchmark, bo tam dostałem swojego pierwszego blue screen. Oj tak, tych blue screenów, powiem Wam, przez te ostatnie kilkanaście dni zobaczyłem za dużo. I to było moje pierwsze zderzenie z podkręcaniem, czy właściwie nawet samym stabilizowaniem tych DDR5, żebyśmy mogli po prostu przetestować je we wszystkim, w czym chciałem. Jest wiele różnych programów do testowania stabilności, od klasycznego memtesta po test mem5, a ja osobiście stabilność testowałem za pomocą AIDA 64 Extreme, wybierając cache i memory. I z mojego doświadczenia dawało to naprawdę bardzo fajne rezultaty. Więc w pierwszej kolejności, żeby ustabilizować te kości, podbiłem im napięcie do 1,5 V. No i nic to nie dało. Potem zacząłem bawić się system agentem. Nic to nie dało. Spróbowałem podbić napięcia do kontrolera pamięci. Ale to by nic nie dało i tak, on miał. To by nic nie dało, nie dało, nie dało, nie dało, nie dało, nie dało. Cały czas blue screen za blue screenem, wywalenie się za wywaleniem. Aż finalnie ruszyłem napięcie o niepozornej nazwie EVR Transmitter. I cyk, okazuje się, że działa. I właśnie to napięcie, nazywane również jako VDDQTX, to jedno z najważniejszych napięć, którymi trzeba się pobawić, żeby RAM DDR5 ustabilizować. Ale co najbardziej mnie zaskoczyło i co moim zdaniem jest mega nieintuicyjne, żeby ustabilizować te pamięci,
ja nie musiałem podbić tego napięcia EVR transmitter, tylko je obniżyć z 1,4 V do 1,2 V. I wystarczyło, że zmieniłem to i te kości się ustabilizowały. I tu właśnie zaczyna się cała magia podkręcania DDR5 czy ich stabilizowania. Bo prawdę mówiąc, DDR5 i ich podkręcanie jest zdecydowanie trudniejsze niż podkręcanie DDR4 czy DDR3. Bo w internecie nie ma zbyt wielu poradników, które krok po kroku powiedzą wam, które napięcia warto ruszyć i jakie są między nimi zależności. I gdy zaczniecie przeglądać fora overclockers, gdzie ludzie dzielą się ustawieniami, jakie mają pod swoje pamięci, czasami możecie dojść nawet do sprzecznych wniosków i na pierwszy rzut oka takie ustawienia mogą kompletnie nie mieć sensu. Bo bardzo dużo zależy od danej sztuki procesora i od tego, jakie domyślne napięcia ma wkodowane wasza płyta główna. I właśnie stąd biorą się te mega duże rozbieżności, ponieważ procesor ma jakieś napięcia, w których będzie działał ten kontroler pamięci optymalnie. Płyta główna też ma jakieś swoje domyślne napięcia, no i pytanie jest, czy akurat wstrzelicie się w to, że płyta zada wam dobre napięcia dla poszczególnych komponentów i może się zdarzyć tak, że weźmiecie sobie takie oto szybkie kostki, wrzucicie je do waszego Apexa z waszym 13900K i może się okazać, że z bomby będzie wszystko działać, ale ze sporą szansą nie będzie. Albo jeżeli macie jedną płytę główną i jeden komplet pamięci, to z innym procesorem mogą być potrzebne zupełnie inne napięcia. Ja powiem wam, sam siedziałem nad tym kilka dni, testując to na swoim Apexie i na Carbonie Z690 i to jest naprawdę mega szalona przejażdżka. Do tego utrudnieniem jest to, że napięcia w zależności od producentów różnych płyt głównych czasami się inaczej nazywają. W przypadku Asusa mieliśmy IVR Transmitter, w przypadku płyty MSI nazywało się to kompletnie inaczej, coś na zasadzie VDD-Q. Natomiast z tego mojego doświadczenia podczas trwania tego eksperymentu, ja wywnioskowałem, że jest tak de facto 5 napięć, które są mega, mega istotne, jeżeli faktycznie chcecie się bawić w podkręcanie DDR5. Jest właśnie IVR Transmitter, czy VDD-QTX, w zależności od producenta płyty głównej. Potem umieściłbym w drugiej kolejności faktycznie kontroler pamięci, czyli IMC. W trzeciej kolejności CPU System Agent Voltage. Jeżeli chodzi o pamięci, no to tam mamy de facto dwa napięcia, VDD i VDD-Q, no i to nimi najczęściej trzeba się pobawić. I trzeba po prostu wydedukować, jak co ustawić, czasami momentami obniżyć pewne napięcia, żeby się po prostu wstrzelić w to, czego nasz procesor oczekuje. Finalnie po ustabilizowaniu kości i skończonych testach zrobiłem jeszcze overclock i mi te kości Patriota udało się podkręcić na 8200 MHz i całkiem fajnie zacieśnić timingi na CL36, 47, 47, 84. Jeżeli chodzi o napięcia, jakie udało mi się ustawić, to tutaj na pamięciach miałem ustawione po 1,5 V, czyli podbite o 50 mV względem standardowych. System agenta w ogóle nie ruszałem, on na automacie śmigał. Natomiast EVR transmitter było to 1,26 V. No i IMC było ustawione na 1,4 V. Na takich ustawieniach z takimi timingami mi to całkiem nieźle śmigało. No ale jak mówię, u was pewnie będzie to wymagało innej konfiguracji. Rekord świata to nie jest i przypuszczam, że bardziej doświadczony overclocker mógłby wyciągnąć z tych pamięci więcej. Ale hej, ja się bawiłem i tyle udało mi się uzyskać. Co ciekawe, te najszybsze ramy na DDR4 o taktowaniu 4400 MHz też nie wstały z bomby i musiałem im podbić napięcia o 50 mV, żeby się ustabilizowały. Przechodząc do wyników, zacznijmy od taktowań kontrolera pamięci. Jak widzimy, dwa zestawy DDR4 miały naprawdę całkiem niezły wynik, bo pracowały w trybie Gear 1. Na teście ID64 widać, jak wielki przeskok jest w DDR5, jeżeli chodzi o faktyczną przepustowość i tyczy się to oczywiście zarówno odczytów, jak i zapisów. Jeżeli chodzi o latencję z kolei, to zauważycie, że dzieją się tu bardzo interesujące rzeczy. DDR4 akurat pod tym kątem, dzięki niskim timingom, wypadają nadal nieźle, mniej więcej tak na poziomie pamięci Corsera, które mają 6600 megatransferów. W wielu programach użytkowych czy benchmarkach pokroju Cinebench'a nie zobaczymy skalowania wydajności. Analogicznie, w przypadku benchmarku 265, który enkoduje wideo, różnice są dosłownie marginalne. W
3D Marku, patrząc na overall score, widać różnicę i między najwolniejszym a najszybszym zestawem zobaczymy 11% różnicy. Ale patrząc już na CPU score, no to tutaj różnice są jeszcze większe, bo między najsłabszym a najlepszym zestawem jest aż 47%. Wow. A co na to gry, zapytacie? To zależy. Widać, że Counter-Strike'a to kompletnie nie rusza. Tu różnice są pomijalne. Niecałe 6% między najlepszym a najgorszym zestawem. Co ciekawe, Cyberpunk nawet się skaluje do pewnego momentu, ale od pewnego poziomu różnice są pomijalne i raczej realnie nie do zauważenia w codziennym użytkowaniu. Gdy włączymy Ray Tracing, to różnice są w granicach błędu pomiarowego i ciężko by to było zauważyć w codziennym użytkowaniu. Dziedzictwo Hogwartu to gra, która akurat bardzo fajnie się z pamięciami skaluje i widać, że ta większa przepustowość faktycznie jej służy. Nawet jeszcze bardziej w momencie, gdy włączymy Ray Tracing i wtedy wyniki, powiedziałbym, że są aż mega zaskakujące. Jeżeli lubicie grać w Forza Horizon, to różnice znów są bardzo niewielkie. Jasne, widać skalowanie, ale nic szałowego. Spider-Man miał być jedną z tych gier, która właśnie z pamięciami, z wysokim taktowaniem miała się super skalować. I widać to, myślę, dość wyraźnie. Do tego, gdy włączymy Ray Tracing, no to jest ten właśnie flagowy przykład, że różnice nadal się utrzymują i gra jest w stanie wykorzystać pamięci z dużo wyższym taktowaniem. W Overwatchu też widać skalowanie i rzeczywiście szybki RAM pomaga, ale powiedzmy sobie wprost, czy jest jakaś realna, odczuwalna różnica, gdy macie 469 FPS-ów, a 570? No myślę, że niewielka. Kochany Wiesiek też nieźle się skaluje z pamięciami i przepustowością, ale gdy włączymy Ray Tracing, to powyżej pewnego pułapu różnice są marginalne, podobnie zresztą jak w Cyberpunku. No i zapytacie, no dobra Masło, to testowałeś sobie Full HD, a co z wyższymi rozdzielczościami? Przecież jak ktoś kupuje taki hardkorowy komputer, no to przecież logiczne, że gra w wyższych rozdzielczościach, prawda? No tylko zabawna sprawa polega na tym, że im bardziej będziemy zwiększać rozdzielczość i robić większy narzut na GPU, tym mniejsze znaczenie mają pamięci. Pamiętacie Spidermana, który to był tym flagowym przykładem, który miał mega duże różnice? No to w momencie, gdy gramy na 4K, różnice są sporo mniejsze. Max 11% między najwolniejszym a najszybszym RAMem, gdy wcześniej te różnice wynosiły ponad 35%. No i tutaj właśnie dochodzimy do tego paradoksu całego eksperymentu, tak? Czyli opłacalności. Czy to się opłaca? No powiedzmy sobie wprost, nie. W 98% przypadków takie coś się kompletnie nie opłaca, bo musimy mieć absurdalnie drogą płytę główną i musimy mieć absurdalnie drogie pamięci, żeby wyciągnąć takie taktowania na poziomie 8000 MHz, a skaluje się to praktycznie tylko na niższych rozdzielczościach, więc jeżeli ktoś kupuje 13900K i 4090 i gra w Full HD, no nie wiem. Tak więc wszystkich uspokajam, jeżeli macie jakąś, nie wiem, i piątkę, i RTX-a 3070, to absolutnie nie musicie się przejmować aż tak wysokimi taktowaniami RAM-u. I myślę, że akurat na ten moment takim złotym środkiem, jeżeli chodzi o taktowanie RAM-u DDR5 i żeby mieć faktycznie jakieś realne korzyści nad DDR4-kami, no to myślę, że spokojnie jakiś RAM na poziomie 6000 megatransferów będzie w punkt, bo zadziała Wam to na każdej płycie głównej z DDR5, a będziecie mieli faktycznie ciut więcej wydajności niż w przypadku DDR4, no i macie jakąś tam, powiedzmy, bardziej większą przyszłościowość swojej platformy. I prawda jest taka, że na ten moment, jak ja to nagrywam, to mniej więcej za 470 zł dostaniecie takie Patrioty 32 giga, 6000 megatransferów i CL36, a taki zestaw właśnie 8000 jest o 161% droższy, bo kosztuje ponad 1300 zł, a jak sami widzieliście, przyrost wydajności nie jest 181%. Więc jak łatwo sobie policzyć, no jeżeli ktoś szuka opłacalności w czymś takim, to jej nie ma. Ale jeżeli ktoś chce mieć najlepsze co się da i absolutnie mieć pewność, że wyciąga 100% wydajności ze swojej platformy i macie dowaloną płytę taką jak Apex albo Tachyon, okej, są najlepsze takie kości i
Tak, są najwyżej, jeżeli chodzi o wykresy w benchmarkach. Oczywiście wiadomo, taki kości to jest produkt dla entuzjastów, dla overclockerów i to są osoby, które faktycznie kupują takie rzeczy, które są po prostu prawdziwymi entuzjastami i chcą mieć najlepsze, bo chcą bić jakieś rekordy. I to dla nich takie coś powstaje. A dla reszty osób, które po prostu chcą się cieszyć swoim komputerem, nawet DDR4 czy takie DDR5 z poziomem taktowania 6000 megatransferów moim zdaniem są spoko. Ale myślę też warto wiedzieć, gdzie są limity takich platform i gdzie są limity taktowań RAMu. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.